przypierdalasz się do mnie, że za mną stoi napój, który reklamuje. A ja go kurwa nie reklamuję, ja go kurwa po prostu piję. Nienawidzę, jak ktoś silniejszy znęca się nad słabszym. Tak jak ten smurf osiłek. I mam nadzieję, że ten głupi chuj umrze na smurfowego AIDS-a i odpadnie mu kutas w bólach. I zrobi to kurwa w świerdzącym łóżku. Chuj mu w dupę. A teraz pomyśl sobie, jak czuły się inne smurfy, którym chciałeś zniszczyć wizerunek i chciałeś je zjeść, no nie wiadomo po chuj. Po chuj ty je właściwie chciałeś zjeść? Mam wrażenie, że ten smurf ważniak pragnie coś zatuszować i nie mówi wam całej prawdy. Kłamczuszek! Miałem nie odpowiadać, ale ty przeszedłeś sam siebie, podając taki stek bzdur, kłamstw i pomówień! Ale wróćmy do tego kutasa smurfa ważniaka. Mam wrażenie, że ten chuj pedał chciał zatuszować znaki. Proszę bardzo, jeden z nich, zakaz wjazdu, rozpierdzielił na części pierwsze. I co? I głupki kierowca nie będzie wiedział, że tu można wjechać? A właśnie, że będzie wiedział, że tu można wjechać, będzie, ponieważ jeszcze zostało trochę tego znaku. Następny znak to jest strzałka. Nie zasypał jej śnieg. Ten palant nawet nie wie, że nie będzie padało, bo teraz są roztopy. Mniejsza o to. On myśli, że wszyscy są tacy głupi i nie wiedzą, że ten pierdolony patyk wskazuje północ, bo północ kurwa jest tam, a nie tam. A on chciał wszystkich chciał wpuścić w maliny, chociaż malin w zimę kurwa nie ma.